40 minut to na speedzie się obejrzy. Co to jest 40? Babna i z nas. Partiatix! Swoją wartość, ciężko ją omotać, to mocna zawodniczka. Jestem singielką od roku, jeszcze nie trafiłam na idealnego mężczyznę, mam nadzieję, że w tym programie może ktoś ciekawy się pojawi. Może się pojawi, a nóż widelec, tylko bądź ostrożna. Zapoznałbyś nie się z nie... zwieść pozorom. Miałam takie doświadczenie, że mężczyzna mnie zdradził, także na pewno jestem osobą czujną i zwracam uwagę na różne gesty. Znaczy detektyw. Amator. Masz nosa do kłamców. A czym zajmujesz się na co dzień? Na co dzień jestem wizażystką. Pracuję również w sklepie. Co za debil ją zdradził? Gej. W wolnych chwilach spotykam się z przyjaciółmi. Lubię chodzić na siłownię i biegać. Także prowadzę aktywny tryb życia. Ale każdy jest równy. Moja pasja tak się naprawdę zaczęła się od malowania koleżanek. To chyba kiedyś było smoothie. Później stwierdziłam, że idę do szkoły wizażu. I tak to, taka przygoda się zaczęła. Przywiązuję wagę do swojego wyglądu, do innych ludzi. Ja raczej to jakieś są nowe odcinki. Po prostu estetka. Mucha nie siada. Faceci lgną do ciebie jak mucha do miodu. Jaki ona ma kolor włosów? Chyba jest łysa. A. Postawioną poprzeczkę. Okay. I zawsze jestem wybredna co do wyboru. Ciężko im jest sprostać moim oczekiwaniom. A jakie masz oczekiwania? Mężczyzna powinien być inteligentny. XXD. Powinien mówić prawdę. Na pewno szukam wysokiego chłopaka. Powinien być to brunet. Najlepiej z zarostem. Wiesz, czego chcesz, to będę w tym odcinku. Nie chciałem wam mówić wcześniej. Ciemno. Troszkę się wszystko obawiam. Pasuje. Zapomniałeś jeszcze dodać reaktor? Miliarder? No i najgorszy, łodzianin. Gdzie? Bo jednak nie. No to jest akurat duża wada. W ciemno, nigdy nie wiadomo, na dlatego odpadłem. Ale może się miło zaskoczę. Idziesz na żywioł? Czy masz strategię na oszustów? Na pewno mam dobrą intuicję, więc będę patrzyła na mężczyznę. Jeśli kłamie, to po prostu widać to w spojrzeniu. Czasami ucieka wzrokiem albo ma jakieś inne gesty, więc powinnam się zorientować. To jest ciągle stopy i pokazują? Powodzenia. No kamerzysta napalony. Maskuj kłamców. Singielka spotka się z trzema facetami, ale czemu tylko taka jakość? Jest... No bo to na YouTubie chłop 720p wstawia. Nie wiem czemu. Z singlem dwóch udawać będzie kawalerów do wzięcia. No hej. Hej. Dla ciebie proszę. Dziękuję i zapraszam bardzo do mojego mieszkanka. Natalia postara się odgadnąć, który z nich mówi prawdę. No jak mnie w domu nie ma, to kolega... Koleżanki się... przyprowadzę. Ta czemu nie? Randki z ukrycia obserwować będą ich partnerki. Też bym się bała. To pierwszy taki program, w którym panie będące w stałych związkach pozwolą swoim partnerom na flirt. Romantyk ze mnie. Mogę być chuj. Widzisz te gwiazdy? Przy tobie to chuj. Chłopi. Stawką jest nagroda, czyli 3000 zł. Jeżeli Natalia odgadnie, czy który z panów... według ciebie on był inteligentny, tak? I ty coś do mnie mówisz, śmieciu. Chłopie. Jest singlem, podzieli się z nim gotówką. Jeśli nie, całą sumę zgarnie para, której udało się nabrać singielkę. To zaczynamy. Czas na prezentację graczy. Jędrzej lubi jazdę bez trzymanki. Cześć, jestem Jędrzej. Jędrzej? Co za imię? Lat. Na co dzień zajmuję się muzyką albo... Od czego to jest imię Jędrzej? Andrzej? To jest to samo? Jeżdżę na deskorolce, a tak to jestem singlem. Od jądra? Denis jest przykładnym studentem logistyki. Za ładunki niebezpieczne uznaje się materiały i przedmioty, które ze względu na... Od niczego nie istnieje. ...swoje właściwości chemiczne, fizyczne lub biologiczne w przypadku niewłaściwego obchodzenia. Jak on to pierwszy raz czyta? Inteligent. Niedobro, już... W czasie transportu mogą spowodować śmierć, utratę zdrowia lub uszkodzenie ciała ludzkiego. Cześć, jestem Denis, mam 22 lata i to jest moja dziewczyna. Wróżbita Oskar to wielki ja mag, pier... wie wszystko. Wielki mag. Jest ci pisany sukces w relacji. Na pewno spotkasz lub już spotkałaś mężczyznę, który jest dla siebie odpowiedni i u którego znajdziesz cechy, których pożądasz. Cześć, jestem Oskar, mam 23 lata. Pracuję w burgerowni oraz zajmuję się rozkładaniem tarota. 23? Dobra. Dobra. Czyli ja jestem dziadem, ale kim jest on? 23. Nie mów już do mnie dziadu od dzisiaj.
tego co widzę, karty mówią, że łatwo wygramy ten program. Skoro karty tak mówią, to... Jak 32 powiedział? Cześć, jestem Oskar, mam 23 lata. No 23, no. Teraz zajmuję się rozkładaniem tarota. To jest moja żona Wiktoria. Żona? Tego co widzę, karty mówią, że łatwo wygramy ten program. Skoro karty tak mówią, żona, to Jędrzej może mieć problem. Postara się 23. Oszukać przeznaczenie. Od 3 lat jestem singlem, ponieważ ciężko mi znaleźć kobietę. Jeszcze wierzę, że... Wyobrażasz sobie, że ten typ z tej trójki, co pokazali, jest najstarszy? I ty na mnie coś gadasz. Od 3 lat jestem singlem, zara. Ponieważ ciężko mi znaleźć kobietę. Jeszcze wierzę, że znajdzie się taka kobieta, co mnie podniesie i po prostu będzie miała podobne hobby, zainteresowania i może jakoś to wszystko popchnie dobrze do przodu. I będzie jazda bez trzymanki, ale zakręcona powinna być tak no jak way. Ty, czy niekoniecznie? Mój ideał kobiety jest tak, bardziej patrzę na serce, rozum. A ja bym wolał taki natural, nie? Taką nieśmiałą, swojską, o, najlepiej z wioski. O, taką to, z wioski to bym chciał dziewczynę. Taką, co się nie jak boi roboty, mówi. Nie? W polu. Czyli szukasz dziewczyny robotnej, która wszystko ogarnie, a ty będziesz sobie bujał w obłokach? Moim pasją jest deskorolka, w sumie od 13 roku życia tak się pojawiło. Tony Hawk. Oprócz jeżdżenia na deskorolce bardzo lubię muzykę. A na randkę jaki masz plan? Coś wymyślimy, coś się wymyśli na tą randkę dzisiaj, jak żeby zdobyć te serce kobiet. Bo jeszcze jest dwóch, nie? A to nie mogę. Fajnie, ja nie będę wygrać. Oglądał, nie? Ja muszę nie będzie mnie w domu. To przyłóż się do gry i lepiej. Może zerknę na TikToku jakąś walkę, nie? No słuchaj, no dużo z nią rozmawię, stara się do niej zbliżyć na pewno. Kolega jest Wiedźminem. No tak, żonaty facet na pewno by się bał tego zbliżenia. Ale jak? Za cycka, za dupę? No nie tak od razu, nie tak od razu, ale stara się wejść w fajny kontakt, dotknij ją za nogę, jakoś wiesz. Za nogę? No. Co jest? Ty oni nagrywają jakieś shortsy na YouTube'a dla boomerów. Słuchaj, co oni gadają. Ta cycka za dupę? No nie tak od razu, nie tak od razu, ale stara się wejść fajny. Nie, oni na Facebooka nagrywają filmiki, to już jest inny wymiar. Kontakt, dotknij ją za nogę, jakoś wiesz. Za nogę? No, dotknij, pomasuj. Co, ty od razu z grubej rury wjeżdżam. Ta pewność siebie może cię zgubić. Lepiej posłuchaj kumpla i pokaż się z jak najlepszej strony. A tak wezmę ją za rękę, nie? I tak położę na klatce takie. Tak za serce. I tak jej powiem, czujesz jak bije? To dla ciebie. Będę bił mocny. Ja tak zagram takiego pozera. Ty widziałeś Mola jak leciał? Rapera, albo nie wiem, kogoś się zagra i wygra, nie? Spokojnie, myślę, że dasz sobie radę. Bajery ci nie brakuje, tylko wiesz co, ja nie wiem, czy tu, jak będzie zaglądała, czy tu nic nie zostało po dziewczynach. Tu nie widzę. Słuszne spostrzeżenie. Koniecznie zróbcie przegląd szaf, bo singielka będzie węszyć. O, Jędruś, a to? Nie co? Skomu jak... ty ostatnio myłeś jakąś dziewczynę tutaj, kurde, po imprezie? To ja? Nie. A ty nie pamiętam, po pijaku to się nie liczy. Jak ty jesteś w domu, nikogo nie zapraszam. Zdarzało mi się poznać mężczyzn, którzy bardzo dobrze kłamali. Jak ty jesteś w domu, nikogo nie zapraszam. Potrafię rozgryźć, kto kłamie, a kto nie. Jak tam, Jędruś, masz już jakieś zakupki? Co tam kupiłeś do tego? Nie? No kurde, jakąś szamkę, nie? No ja. Podgłoś to dziadek? No to jest dupę głośno. Pinko mam, słodko. Ciasto masz mam, nie? Pokaż. Patrz, swojskiej roboty prosto z marketu, no, nie? Ładnie ci wyszło. No kurde. Ja lubię wysokich mężczyzn, na pewno musi być to brunet. Najlepiej, żeby miał zarost. No na pewno musi być... Dziawe, mam 2,10 wzrostu, serio ci mówię. Dobra, ja idę do pokoju obok, no. Trzymam kciuki, wspieram cię. Jak tak stoję na pierwszym piętrze, z okna patrzę. Pamiętam, 10% 3 dla metry ponad. No to, nie, a tam 50 było. Bo nie stać. 50-50. Gra o wysoką stawkę, tylko nie zrób z siebie pajaca, bo polegniesz z kretesem. Metr 63 masz? No hej. Hej. Dla ciebie proszę. Dziękuję i zapraszam bardzo do mojego mieszkanka. Per. On wygląda jak ten youtuber, co horrory nagrywa, nie? Fajna. Uff, jednak gentleman. Potrafi się zachować, nie tylko pajacować. Może gentleman. Zapraszam, możesz usiąść.
blondyneczka, lubię blondyneczki. Rozumiem, Quinton. To igiej, znajdź, jest. Takiego magnesa do ciebie. Tak? No, tak, tak, mnie normalnie endorfiny jakby tańczyły. To pierwszy tak, raz no, słyszę takie. Ale tak jakby endorfiny. O, wiesz co? Tak, coś chyba, jak zgadzam się. Kiedyś miałaś? Miałam, no. No, i ja tak czuję normalnie do ciebie, tak? No, takie tak ciepło, no. Bajera się zaczęła. Tak mi mocno serce bije. Ty, a mogę sprawdzić, no, tak nie za bardzo. Ale tak... Nie, nie, tu. Ale czemu? Co? Ale tu. Tu, wyżej. Nie, tu jest serce. Od innej mógłby dostać liścia za takie macanie. Brwi ci drżą. Ty, żeby co innego mi tam nie drgnęło. Tak? No. O, lepiej nie. A czemu? Bo kobieta się dowie, no to tak. Ja nie mam kobiety. No chyba, że ciebie. No, Jędrek leci mocno. A jest mi gorąco? W ogóle? Bardzo, no. To możesz się rozebrać. Dobra. Jędrek, podkręć trochę grzejniki, żeby było jeszcze cieplej. To może pokażesz mi, gdzie jest toaleta? No, oczywiście. Lifehacki z TikToka jakieś. Tu możesz iść się załatwić, a tu Tomasz, jak chcesz make-up poprawić czy coś, a ja... Okej, to jak idę coś tutaj. Będziesz chciała, to mnie zawołaj. Dobrze. Pierwsze koty za płoty. Jędrek się odpalił i poleciał. Nie no, może na singla dobrze wypadnie, ale na partnera raczej nie. Single też z niego mało wiarygodny. No to na pewno krótko. Bo tu mamy dobry V. Kurczę, Jędrek, no. Jak podoba ci się? Kurde, bomba klam, fajna, nie? Mi to się podoba, co super, fajne, nie? Pomacałeś, co pomacałeś, to twoje, co? Jest jego. Ale kurde, trochę za szybko. No, co za szybko? Hej, tam ty, co? Mordo, pies jego, co por... to jego. Mam żyłkę detektywa, dlatego czuję, że to tutaj jest kobieta. Nawet mamy korektor pod oczy. Ty, jaki przypał, ty to je kosmetyki, czy po... o kurde. No, Boże. Niezły przypał. Jak z tego wybrniesz, Boże, kolego? Ty, to teraz inaczej. Powiem, że ma ładne, melodyjne usta, czy się fujarką moją pobawię. Czy się chuj stał, myślałem, że powiem. No, czy się dobrze chuj stanie. Humor wciąż dopisuje. Czyżby to była dobra mina do złej gry? Wydaje mi się, że może dziecko ma? A co robi jabłuszko? Ty przypał, ty. Jabłuszko, no ostatnio byliśmy przecież, nie? Długo tutaj nie wytrzymam na pewno. Mam nadzieję, że szybko zleci. Leć, leć, bo ci ucieknie. A ja jestem kulturalny, nie przeklinam nawet na radę. On gada jak 14-latek? Kurde felek. Chłopak obyty i z klasą, ta. I tu mi no, kaktus niestety na dłoni wyrośnie. Mam do ciebie parę pytań. Tak? O co chodzi? Siadaj sobie. Powiedz mi, bo byłam w łazience. On jest naćpany? A wiesz, gdzie ja byłem? No, gdzie ty byłeś? U wuja, ale nie możesz iść, bo on na gaciach siedzi. A wiesz, gdzie on z zakładu karnego wyszedł. Więc... Tak? A to co to jest? To jest korektor pod co on wkręcał? O co tu chodzi? A to do wujka czasami ciotka wpada i żeby się poprawić. Ja tak? Serio jestem single. A to do blond włosów? Do ciotka blondynka i padają. To ty na tym jeździsz, tak? Zimą czy jak? No ja wychodzę na górki, nie? Se jadę metrem, wysiadam i tak oto fajnie. A jest, no. No, ogólnie randka trochę taka, no... Szalona, zwariowana. Zakręcić ze mną? Kolega nie chce obrażać. Rusz trochę bioderkiem. I to tak o zawsze z dziewczynami? Z facetami. Z facetami? No, zawsze idę na różowo, nie? Różowo. On brzmiał, był chory? Tęsimy, nie? No tak, co na weselu z wujem tańczy. Romantyk ze mnie. Mogę być twój. Widzisz te gwiazdy? Przy tobie to ch... No, stąpa po cienkim lodzie. Ty, a jeszcze tak kurde, ja bym poszedł do tego wujka, bo nic. No to leci. Zjedlim, wypijem. Zobaczymy, co wujek powie. A dasz mi jeszcze szansę? No, spróbuję. Do trzech razy sztuka. Serio, upił on się. Ja przyjdę później kiedyś tam. Chodź na radę. Chodź do wuja. Chciałabym, żeby się zachowywał normalnie, poważnie, a cały czas sobie robi jaja. Bo to są jajca, jak berety. Jędrek, wiesz co? No ogólnie gorzej być nie może. No w dupę. Miałeś się taka kaszala? No miałeś się naprawić, no nic nie zmieniłeś. Nie wiem, czy on coś ukrywa, czy ma kobietę, czy... No nie rozumiem jego zachowania. Powie, że wujcie okrzanił, poskładał do kupy, dał ci kilka wskazówek. Chyba zaraz lecę do domu. Ja już się ubiera, żeby uciec. Nie wydarzy. O, ona chyba wychodzi, Jędrek. Działaj. Kurde, ty, ona jak pójdzie do domu, to przyjmie. Leć, bo to założyła. Leć, rycerzu na białym koniu i oczaruj księżniczkę. Dąż, dogoni ją, czy nie? Do ciebie, kochanie. I co tam ci wujek? Ty, no widać tego chłopa było chyba w drzwiach, jak leży, czy nie? Czy ona go widziała? Już idę. Do ciebie. Co to jest w ogóle to? Co to jest?
Ty, co to w dupę jest? Tam pięć chłopów siedzi. Oj, kochanie. I co tam ci wujek powiedział? A wuja to kurde jest taki, nie? To jest dobra porada, tylko on też tam kameraman palnik daje. Dobra, tylko nie chwilę, tylko mów prosto no z mostu kłamie. Teraz, no? Nawyzywał mnie, no że nie potrafię być dżentelmenem, że tą kobietę mam docenić, a nie stale jakieś głupoty gadam. No, że tak to po męsku. Ci powiedział, mam. I że jak tak po męsku pójdę, to wtedy zdomenę ją. Czy jest jakaś szansa taka? Nie, wydaje mi się, że już nie ma no szans, żeby ty się zbierać do domu, wiesz? Już bierze ją na litość. Już trochę posiedzieliśmy. No poczekaj, chociaż jak poczekaj, mam raka, mam jeden dzień życia. Nie, no nie powie tego, nie? Nie powie, nie? Chociaż tak na pamiątkę, tak, czy ty wyjdziesz za mnie? O Jezu. Ale tak, serio no widzisz? Wyjść nie wyjdę, ale wyjdę z domu. A bo już w policzek dasz? No w policzek możesz mi dać. Ja pierdolę. A w drugi? Dodamy. A zostaniesz? Nie. Czemu? Bo lecę już. 50 twarzy Jęczka. Szkoda, że wybrał tylko te najgorsze. Sklep rowerowy tu blisko na osiedlu, nie? I co? Ja do sklepu, nie? Poproś o jedno koło i tym kołem się walnij w czoło. Dziękuję. No to no. Do widzenia. Ajajajajaj. Teraz to już w ogóle pokazałeś klasę. Dziękuję ci bardzo za randkę i do widzenia. Ale to dla ciebie. No to zostaw już sobie. Ale... Tak, no nie wiem, czy się dało bardziej spierdzielić tą randkę. Jędrzej nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Ale poczekaj. Dobra, kwiatki wezmę. Ale poczekaj, dokąd? No do domu. Jakiego dobra, domu? Wypuść. Szarpanina? 5 minut jeszcze została. Szarpanina pod drzwiami? Pijany wujek? Dobra, już teraz bez żartów, bo kombinujesz. No dobra, papa, no. Ale wrócisz. Nie. I dostał kosza. Doigrał się chłopak. Właściwie i tak długo wytrzymała. Natalia minę ma nie tęgą. Żal i smutek. Ogólnie jestem zażenowana. Trafił mi się pajac. Mam nadzieję, że więcej to się nie powtórzy. I następna randka będzie wyglądała lepiej. Ona już się nie wyzys. Przy dwóch ciężkich zawodników. Tak. Myślałem, zatrzymam. Jakieś cimci, rimci, coś. Ja rozumiem pierwsza randka, ale... Pierwszy raz tak kobieta tak... jak strzałka se poszła. No Jędrek, kurde stary. Porażka. No lipa, ty totalna mówisz, porażka. Napraw to, zrób to i widzisz, że ona tak się ale... fiu, tak się obrót, ale jak okupaluszka ty. Nic nie zmieniałeś się wcale. Na początku zachowywałeś się bardzo, bardzo nie w porządku wobec niej, a potem w ogóle nie było żadnego kontaktu, nic nie próbowałeś przekroczyć tej granicy, nic. Wydaje mi się, że się kłamał. W środku była dziewczyna, jestem przekonana tego w 100%. Na początku trochę spaliłeś tym łapaniem, tym dotykaniem. Jakim potem łapaniem? Wyszło, że jesteś nieśmiały. No, próbował się dotknąć. No bo kiedyś byłem na cukierniku, nie? I z piekarzami, i wiesz, oni zawsze mówili łap buki. No i bułeczka fajna, ja, nie wierzę. A Jędrzej wciąż... Ja pierdzielę, co jest nie tak z tym typem? Czas na kolejnego gracza Denisa, który wie, jak postępować z kobietą. Co jest? Ma w tym wprawę. Jest dojrzały. Ja ma 22 lata. Jestem nie, 26, nie wiem. 4 lata prawie. Tak, w tym roku będzie 4 lata. 4 lata już. Z Marysią to jest taki mój pierwszy, poważniejszy związek, nie? Bo wcześniej związki, jakie miałem, to nie trwały dłużej niż miesiąc. Był upo? To doświadczenie w bajerowaniu musisz mieć. Potrafisz uwieść kobietę. To nie mamy taką strategię, że po prostu będę zachowywać się tak, jak zachowywałem się. Jak normalnie żyłem 3,5 lata temu przed związkiem z Marysią. To może iść na całość? Lepiej ustalcie to teraz. No, sobie już wiadomo, że tego, żeby nie tak od razu z językiem z całą buzią na siebie. Miałeś takie lekkie buziaczki, takie ciąki. Uważaj, za daleko posunąć się nie możesz. Może lepiej zagraj zahukanego studencika. Dobra, mi się już nie chce na tego. No, wystarczy dziennie dzisiaj tej nauki. Dobra, weź. Czego się uczą? O, fajny pomysł. No, dobra. Muszę po prostu pokazać, że Ukraińcy potrafią wygrywać. Teraz ja wygram tutaj, a później Ukraińcy w innych sprawach będą wygrywać. To on jest z Ukrainy? Nie poddasz. Jeśli wygrasz, będziesz mógł namiętnie pocałować singielkę. Dobra, no grę wygrałem, całować się mogę, ale trzeba jeszcze strategię obmyśleć. Ogólnie, no to może zrobimy takie a la wróżby, takie wiesz, jak są w chińskich ciasteczkach, co nie? I na przykład zrobimy dzisiaj spotkasz swoją miłość, albo spotkasz przystojnego chłopaka, no wiesz, takie... O, można. No. Ambitna para przykładająca się do gry. Ogarnę rzeczy, czy tu nie ma jakichś takich, wiesz, no, żeby nie było podejrzane, nie? Bo twoje rzeczy to chyba wszędzie są porozrzucane. No, pewno, prędzej twoje.
Sprężajcie się, bo singielka jest tuż za rogiem. Tu jeszcze są majteczki. Dobra, twoje majteczki w sumie zostawię. Swoje zabieram. Brudnych nie ma? Nie wiem. Możesz sprawdzić, powąchać. Humory dopisują, a singielka dziś w humorze? Dzisiaj mam nastawienie bojowe. Mam nadzieję, że będzie randka dużo lepsza niż poprzednia. Nadzieja umiera ostatnia. Zabawa może być ale przednia, fit? Tylko żebyście zdążyli wyczyścić kwadrat, bo będzie przypał. Dobra, no to w sumie tutaj nic nie ma, ale w sumie... O matko, dobra. Tu, czy coś będzie? Szczotka jest, ale w sumie tę szczotkę używasz też. Ale to taka bardziej szczotka, co w sumie wygląda taką damską. Dobra, Marysia, to przecież takie twoje rzeczy trzeba pozabierać. Od kiedy masz guz do gówna? Dobra. Czy w sumie stamtąd można wziąć te różowe. Mam nadzieję, że będziemy robić coś ciekawego, od będzie zawsze wesoło i nie będziemy się nudzić. Dobra, patrz, pęcik. Mamy jeszcze te babeczki, co nie? I z nimi będzie fajnie te karteczki, które napisaliśmy, nie? Je tam powbijać albo gdzieś właśnie pochować w tych babeczkach. Atrakcyjna babeczka skusi się tak na... Tak myślałem, Debo, tam już tak mówię, a pieprze. No dobra, no to działaj. Kozieczki. Jamki, bąki. Dobra, jak coś to wiesz, możesz przyjść do mnie. Dobra. Dobra. Marysia się postarała, ogarnęła temat i może już ukryć się w sypialni, skąd obserwować będą dymy? Znowu jak z tamtym chłopem? Denis do boju, pokaż co potrafisz, bajeruj i ściemniaj. Ciekawe, czy Natalia łyknie ten kit? Cześć. Cześć. Zapraszam. Dzięki. Hej. To ja od razu mam dla ciebie ty piszesz? Taką niespodziankę. Dziękuję ci bardzo. Szczęśliwy bilet na randkę. O, jak słodko. Natalia? A Denis? Ale jaka blondyneczka, ale ładna jest. Dziękuję. Tutaj mam dla ciebie jeszcze fajne babeczki. Będzie roszada królowych? Co to za karteczki w środku? A, to nie no, żartuję. Tamta to jest żona. O, jest zachwycona tymi karteczkami. Chyba. Niespodzianka dla wyjątkowej dziewczyny. A co to za niespodzianka? Kwiatuszki dla ciebie. Ojejku, dziękuję. Proszę bardzo. Ale ładne. No, ale ty jesteś ładniejszy. Róże moje ulubione. Różowe, a to ja wybierałam te róże, więc fajnie. Dziś spotkasz miłość swojego życia. No niestety, tak się złożyło. No zobaczymy, muszę cię poznać bliżej. Niestety. Żona nie mur, choć... Ale co ty piszesz, kurwa? No co ty piszesz, gazet? Dupę toksik. Brat dostał 400 zł od matki, żeby sobie kupił ubrania i dla drugiego brata. Chłop wydał wszystko na parę słuchawek i piłkę XDD. Okej. Okay. Jaką piłkę kupił? My, na później. Dobra, to karteczki. Jesteś może głodna? Bo mam dla ciebie fajną kolację. I czym tym razem zaskoczysz? Ja po prostu bardzo lubię. Dzięki, dzięki za piątkę. Jeść zupkę chińską z parówkami. Zupkę chińską. O Jezu. Zapraszam cię do kuchni. Zupka chińska z parówkami? Zabrzmiało mało apetycznie, ale singielka trzyma fason. Nie mów, że to zjesz. Dobra, teraz z tą zupką to w sumie może być nieźle. I parówka? To może być wystawna kolacja. Denis ogólnie potrafi gotować, ale on chce tak jakby w sumie pokazać chyba takie życie przede mną, zanim przede mną był, jak był właśnie takim singlem. A sam tutaj mieszkasz? Mieszkam tu z kolegą, wynajmujemy razem mieszkanie, razem z nim studiujemy. Wydwójka, tak? Tak, razem studiujemy. Zaraz ten odcinek to będzie miał pod tytuł parówki i zupka chińska. Natalia brnie w to i dumnie niesie talerz. Tutaj masz łyżeczkę. Dziękuję. Ale wow, chciałbym, że spróbuję w ogóle, więc fajnie. I co? Mniam, mniam? Jakbyś chciała, to mogę ci codziennie robić takie zupki chińskie. Nie, może codziennie to przesada, ale od czasu do czasu można zjeść takie zupki. No, bo z mojego doświadczenia to szybko się przejada, więc trzeba też robić jakieś przerwy czasami. Już mogliby sobie zacząć coś innego robić, a nie zupka i zupka. To ja pójdę tam do swojego kolegi, obgadać sytuację, może coś mi podpowie. Dobra. Jak lepiej cię poderwać. Trochę drętwo, nie? Jak to uważasz, czeka. Widzu? Nie musisz już tego jeść. Nie udawaj, że ci smakuje. Chyba on wie, chyba że żonka mu nieźle napieprzy, jak coś się wydarzy. I dlatego. No. Jak tam? No chyba jak u ciebie, jak tam? Podoba się? Podoba ci się do nieży? No jest ładna. Wydaje się bardzo sympatyczny, nie jest to do końca mój typ, ale... Co to jest za gierka? Winto? W parówkach, ten ma z parówkami. A to gierki, dema. Denis namawia się z dziewczyną, a singielka w tym czasie poszuka śladów stare kobiety. Stare czasy. O kurde.
Tego się nie spodziewałam. Ciekawe, szukaj. Widzisz dalej tą łapę? Może ale chodzi ci o kogo? Chyba nie o żonę, chamie. Zaraz mi się będzie, jak ty weźmiesz teraz tą walizkę, to zostawi u nas Bartek. To ja ją zawstydzę i zobaczymy, nie? Jak zareaguje. No ciekawe, co ona powie, nie? No, ale tutaj mamy tampony. Jest nieufna, będzie się do nosa, nie wygląda, bo on boks trenuje. Jak z tego wybrniesz? No może to powiedzieć, że to no, dziewczyna mojego kolegi, co przychodzi. Że też tu mieszka podajemnie ta dziewczyna. Dawaj, lecisz. Mur nie mur waży, że ma... Postaraj się. Ale co ty piszesz? Jaki mur poza tym? Co ty piszesz? A co ty się wyprowadzasz? Nie wyprowadzam się, ale widziałem, że znalazłeś kilka fajnych rzeczy u mnie w mieszkaniu. I chciałbym, kolega dał zgodę, więc tu ma fajne gierki. Też bym się bała. A mój kolega to szatan. Na pewno chcesz to zobaczyć? Jestem ciekawa, dawaj. O Jezu. No. Ma psy kolega? Kogo to buty? No jak mnie w domu nie ma, to kolega... Koleżanki nie... przyprowadzę. A czemu nie? Ale masz takie złoczone tematy też. A co to za tampony? To... Pewnie damskie, wiesz? No to... Kogoś przyprowadzacie? Na pewno damskie. No tak jak powiedziałem, no kolega ma dziewczynę. Ja to tutaj rzadko kobiet przeprowadzam, ale... To jest grane dziś, grany, noc, horror, rzeczy, tak? Liga. No, zagramy w te gry, co przygotowałem. No pewnie, z chęcią. Dobra, no zapraszam cię. No fajnie, fajnie. Moim zdaniem fajnie z tego wybrnął. Dobra strategia. Grałaś kiedyś w to? Tak, grałam. W ogóle właśnie nie ma tylko kontaktu fizycznego, tak... Marek no, Marucha? Zapytać, czy chcę... Źle napisałeś, Marek mnie. A o co gramy? O pocałunek? Nie, czekaj, znowu policzek się przejęzyczyłam. Policzek, dobra. O, tak, o pocałunek, to w sumie dobry pomysł. Bajeruj, nawijaj jej makaron na uszy. Bardzo lubię takie dziewczyny, opanowane, ładne, piękne, wyjątkowe, z takimi właśnie niebieskimi oczami. Właśnie wyobraź sobie, jakie możemy mieć dzieci fajne. Ojeju, to już tak daleko? No, już tak po prostu. Patrzysz? Ale jej komplementami teraz zawalił? Aż się zawstydziła i zapomniała języka w gębie. Normalny komplement. Końcu. Znają się 10 minut. Jak zawsze. Co to ma być? Fajne dzieci byśmy mieli. Jak u cioci na imieninach? To ja idę do łazienki. Dobra. I już uciekasz? Ja idę do pokoju do kolegi. Widziałem, ale ten Diego Queen to mega dziwny dla mnie. Jakiejś chemii takiej, ale widzę, że ona go chyba polubiła po prostu. Ale co ty piszesz za spany? Zasik. Mogę cię zjeść. Jak tam? No, powiem ci, że no, nie jest jakoś ten, ale znowu to ona tak przyjmuje bardziej inicjatywę, żeby pogadać, ale... Wiesz, bo też chcę pokazać takiego trochę wstydliwego, nie? Że jednak moje pierwsze... Ale za bardzo pokażę, że jesteś wstydliwy. Natalia wciąż myszkuje, nie wierzy na słowo. Jak ja? Jest zła z niej graczka. Przesada. Ciekawe, kto kogo ogra. No to o tą grę, no to nie, to też to jest, ja nie mam takiego nosa jak Diego w remake'u. Powodzonka. Wyciągnij jakiegoś asa z rękawa i spróbuj ją omotać. Where? O, już kontynuujesz nasze gierki? Tak, właśnie też ze znajomymi w to grasz? Nie, w tym domu ci grać te rozmowy? No, pewnie tak? Ta, no. A co, ty trenujesz boks może? Wiesz co, wcześniej trenowałem, a teraz to tak trenuję, ale z przerwami. To co, gramy? Tak, możemy zagrać w tą grę. Co grają, w wojna? Uszczypnij. Uda. Może jednak coś w końcu zaiskrzy. No dobra, ta gra, to są tam pocałunki, więc to może być ciekawe. Zatrzymasz, bo muszę się wysrać, a nie może tata teraz podejść po prostu i nadstawić się? Ciekawe, dla Denisa może nie, tak, no żartuję. Raczej niekoniecznie. Masaj szyję. Trzeba rozmiękczyć przeciwnika i przebić ten mur. Wybacz. I jak ty lubisz? No, stop being mean. Mocniej? Tak. No teraz to przesadziłeś. Dopiero zaczynamy. No, to przepraszam, będę delikatny. Kurde, bo zaraz siniaki będzie miała po tym wyjściu z tej randki. To może czas na kolejny krok. Idziesz na 5 nocy u Fryderyka film w październiku? Pocałuj. No wreszcie. A co to jest, pocałuj? Jakaś nowa adaptacja to pana sam, Tadeusza? Wybierasz, chcesz pocałować. Przełam się. Czoło. Cała para poszła w gwizdek. Ojejku, urocze pczółko pocałowało, ojejku. Nie no, urocze. Może na koniec taniec? Tak, możemy. Jeszcze. Toast za nas. Jak uważasz, trochę drętwo, nie? Może pobudzi was zmysłowy taniec? Kurczę, ale ty nic nie potrafisz za bardzo tańczyć, więc zobaczymy, jak on to zatańczy. I się kręcą, są coraz bliżej. Temperatura rośnie. Witam, Lucek. Nie, się potrafi.
więc to może być ciekawe. Podgłoś. Dziękuję ci za miłą randkę. Jak w ogóle ci się podobało dzisiaj? Fajnie było. W sumie wygląda na singla, nie? Takie zachowanie, takie rzeczy. Taki trochę nieśmiały, wycofany. Chyba tak, Defrot. To dziękuję ci. Tu chociaż jak kwiaty. Bardzo miło było cię poznać. Pa. Czy singielka uwierzy w tę bajeczkę? Nie. Tak trochę lipa. No ale no trudno, nie? No zobaczymy, co z tego wyjdzie. I to byłoby na tyle. Trochę sztywno. Ja myślę, że fajnie nam ranka poszła. Fajnie było, mi się podobało. Mam nadzieję, że jej też się podobało. Troszeczkę udawałem takiego stresu. Próbowałem pokazać, że troszkę się Macho, stresuję. Macho, już o tym mówiłem 6 razy. Się podrywałem, to, a czy 60, wybacz. Na pewno był to miły. A że ty jesteś widzem, który jest daily, to powinieneś wiedzieć. Siadaj, skarby. A w sumie była fajna taka bardziej taka przyjacielska niż ten, niż taka... niż romantyczna, bym powiedziała. Dopiero pierwsza randka, to co ty chcesz? Fajnie mnie ugościł, było miło, dużo zabawy, pośmiałam się. Dlaczego ty nie schowałaś tam po nas? Ja nawet nie spodziewałam się, że ja schowałam je w tym miejscu. Jak przegramy, to przez ciebie. No cóż, no trudno, przynajmniej będzie fan, będzie fajnie. No cóż, było minęło. Teraz czas na wróżbitę Oscara, który zna przyszłość. Może być dym. Potrafi czytać w kartach i ma już swoją. On ma 18 lat, ten typ. Poznaliśmy się na portalu rynkowym. Po prostu wpadliśmy sobie w oko i po kilku dniach napisaliśmy do siebie nawzajem, co się okazało. Spotkaliśmy się po jakimś tygodniu i już samo popłynęło. Oświadczył mi się po 2 miesiącach znajomości. A po 4 latach zdecydowaliśmy się na ślub. Po prostu byli sobie przeznaczeni, a przeznaczenia nie oszukasz. Rozkładam przykład karty tarota, używam wahadełka. Co oznacza ta ryba? Tu, bo to jest ryba. Głównie właśnie takie klimaty. Jeśli chodzi o mnie, to według mnie to polega w dużej mierze na intuicji. Co kto czuje, jeśli właśnie chodzi od kiedy, o takie... Od kiedy ludzie religijni wierzą w jakieś karty pieprzone? Chyba, że jakaś inna religia. Rzecz. Rybson? Jak myślisz, jak top subskrybentu Rybsona to jest po prostu? O. Będzie tak z charakterem. Liga go zniszczyła. Myślę, że może być ona na pewno pewna siebie. Dość uczuciowa i będzie miała w sobie ogień do działania. Do podejmowania różnych przedsięwzięć. Albo jest, lubi karpia. Po prostu jasnowidz. Tak może być. Ale powiedz tak albo szczerze, go stary w wannie trzymał. No oczywiście, zdarza mi się być lekko zazdrosną, ale widzę, że jest mi wierny, więc... Staram się hamować swoją zazdrość w miarę możliwości. Wszystko co fajnie, Mario? Ale muszę swoje rzeczy pochować przed singielką przecież. Słusznie, chowaj, pośpiesz się. Czasu macie niewiele. To była twoja bluza czy moja? To była twoja bluza. Nie no tak? Kurde, no nie pisz tak, Rogal King. Dlatego wolałam dopytać. Co ty piszesz? Aż kubek z jerbą przewróciłem. Singielka też lubi pytać i na pewno przejrzy wam kąty. Nic nie ujdzie jej. Widz mówi, że go waliłeś w koszalinie? No on tak mówi na tą... W sensie, nieważne. Wadze. Oskar pomoże. Ale zgadza się. Sama. Dziwnie to nazywa. Akurat skończyłem. To dobrze, najwyższa pora. Przyda się pomoc. Raczej nie używasz? No raczej nie. Myślę, że to wszystko. Z tego co tu widzę. W porządku. To chodźmy. Teren chyba czysty, tylko bajerę trzeba przygotować. Może dzisiaj bym troszkę go upiła, żeby więcej mi się wygadał. Na pewno też więcej rzeczy przejrzę, żeby mieć pewność, że to już jest na pewno singiel. Myślę, że teraz już możesz się pomału chować, a postaram się tutaj dopełnić miejsce, jakoś to dobrze rozegrać. Jesteś pewien, jakoś nie będziesz chciał z nim może potańczyć, bo wiesz, że dziewczyny teraz takie imprezowe, dyskotekowe. Wszystko wyjdzie w... Teraz on ma 20 lat. To lecie. Wróżbita ją zaczaruje. Wiem, że wygląda na więcej, ale... Jak nie on. Wczoraj i przedwczoraj ja mam trochę niepewności, więc mam nadzieję, że dzisiaj to się wszystko rozstrzygnie. Wiktoria chowa się w sypialni. Oskar może ona jest starsza wejść od typa, singla. Który jest tu. Ta, co przyszła. Hej. Oskar. Cześć, Natalia. Proszę. Atrakcyjna jest, ale myślę, że nie w jego typie. Skąd wiesz? Też umiesz czytać w myślach i przewidywać przyszłość? Klasik. Klasik. Mieszkam z babcią. Moi rodzice mieszkają w Toruniu. Delikatnie się denerwuję, ale myślę, że ostatecznie nie będzie czym. Zaplanowałem nam kilka atrakcji. Ale nie między innymi na początek, jeśli byś chciała, mam między innymi tarota. Bo tak się składa, że akurat jestem tarocistą. Jeśli byś chciała, to mogę zrobić jakiś mały rozkład, jeśli masz jakieś pytanie. No dobra, to możemy coś powróżyć. W porządku. Karta będzie jest tarocista. Co chciałabyś wiedzieć? Chciałabym wiedzieć, czy jesteś singlem, czy jesteś zajęty. W porządku. No myślę, że tu karty będą pomocne, no bo one nie kłamią.
Wierzę. Przedstawia ona potwierdzenie. Czyli tak, jestem singlem. Nawet według tarota je widać. Czyli oto dowód, jak ludzie wierzący głęboko w tarota, łatwo mogą okłamać. Widzisz? No, masz dowód. A ty dalej co? Wysyłasz SMS-a za 30 zł? Czy dzisiaj spotkasz miłość życia? Patnij się w łeb, debilu! Może jeszcze pytanie, czy będziemy razem, czy nie? W porządku. Oskar zna się na tarocie. Ponad 2,5 roku się uczył, żeby móc komukolwiek. Tak, nawet za 45. Okej. Jak stawiać tarota? A na co dzień? Czym się zajmujesz? Stawiam właśnie tarota, plus jestem burgermasterem. Okej. Wyleciały nam 4 miecze, więc jak widzisz, jest tutaj zegar, czyli musimy się zdać na czas. Czas wszystko pokaże, bo jednak póki co możemy się tylko przyglądać tarczy zegara. Czyli wszystko jest jeszcze między nami otwarte. Jestem zaskoczona, fajnie, właśnie, fajne zajęcie. Okej, jeśli byś wyleciały 4 miecze, zaraz przyjdą 3 kuzyni. Nie no, że... Mogę też sprawdzić coś wahadełkiem. Jeśli masz pytanie, to było tak lub nie. Dobra. W porządku. Zobaczymy też. Nie rzeczy. No to jeszcze raz zadam ci to pytanie. Żartuję oczywiście. Sprawdźmy ponownie. Możesz dać mi swoją dłoń? Prawo? Huch. Tak. Huch. No o chyba... huch. To jest on i 4 kuzynów. Sygnał jest dość jasny. Obraca się ona w prawo, więc tak. Czyli tak. Dobra. Jestem singlem. Czekaj, znowu kłamie. Różbita. On z tego żyje i po prostu kłamie w programie. To jego wierni przecież zobaczą to. Dasz mi swoją dłoń? Prawo? Tak. No chyba sygnał jest dość jasny. Obraca się ona w prawo, więc tak. Czyli tak. Dobra. Jestem singlem. Puścił to w prawo, no bo to on decyduje, jak to się będzie obracać. I mówi, o! Obraca się w prawo. Nice. Oczarował, zaczarował. Niesamowicie. A jak miałeś kobietę, to wróżyłeś jej? Tak. Tak? 300 zł. Zależy, bo miałem póki co dwie dziewczyny, z czego jedna właśnie chciała, żebym jej wróżył, a druga była do tego bardzo sceptycznie nastawiona, bo była bardzo wierząca i troszkę ją to raziło, więc to nie wypaliło. I kiedy ostatni raz? Czyli ta ryba to nie jest od wiary. Wyglądała może, by do siebie pasowali, ale uważam, że będzie zbyt duża różnica charakterów. Ty czuj się jak u siebie, na chwilkę cię zostawię. Dobra, okej. Za jakiś czas wrócę. Lepiej zajrzyj do żony. Natalia nudzić się nie będzie. Trochę się rozejrzy. Mieszkanie takie może rzeczywiście mieszka z babcią, bo te obrazy może nie kłamie, może jest tym film. Ty rzeczywiście to od wiary. O ja pierdziele. Chyba rybka połknęła haczyk. Idzie dobrze. No jestem. Frajga. Jest nawet w porządku. Podoba ci się? Ładna jest? Tak. Chyba raczej nie chciałabym mieć takiego chłopaka. Jednak to jest troszkę przerażające. A co ci? Ale takiego to znaczy jakiego? Ona mówiła o tarocie, ona o czym mówiła? O czym ona mówiła? Takiego to znaczy co? Oczy. O wyglądzie nie. Ja mam brzydkie? Nie. Co ty piszesz? Masz dużo ładniejsze. Uważaj, bo stąpasz po cienkim lodzie. Nic nowego. Jest ryzyko, jest zabawa. Farba do włosów. Maseczka z nie kreatyną. Lubi magów, lubi wojowników. Dobra, idź dalej w tą babcię, że jest jeszcze młoda duchem. By tak dalej. Wszystko ci dobrze pójdzie. Ejda. Najważniejsze to iść w zaparte i nie dać się podpuścić. Sam przyjdzie na pewno ściana, nie ma nic. Żadnej chemii. Co to są? Oskar, te jesteś pierniki? Wróżbitą. Oczaruj singielkę. Hej. Hej. Już jestem? O, widzę, że znalazłaś farbę babci. Tak, czy to farba babci? Na chłop pewno? Się siłuje tak, z pufą. Moja babcia jest młoda duchem. Tym bardziej, że ostatnio poznała jakiegoś faceta i chciała się do niego, wiesz, odmłodzić. Mm-hmm. No to o mnie mowa. Dobrze. Jeśli chodzi o moje zdanie, to bardzo mi się podobasz. Sądzę, że jesteś w moim typie, jak najbardziej. Więc myślę, że powinniśmy choćby za jakiś czas spróbować. Woda, chipsy i ciastka. No szczerze mówiąc, mój typ jest troszkę inny, ale wydajesz się w porządku, masz na pewno dystans. A jeśli chodzi o mnie, to co i kart. Przeszkadza? Powinieneś się bardziej elegancko ubierać, ale tak, no wiadomo, każdy ma swój styl. Wiesz, myślę, że wszystko jest do dogrania tak naprawdę. Jasne, że tak. Tak. To zdrówko. Zdrówko. Bez komentarza. On nie założył jakiejś koszuli, co Gimper kiedyś sprzedawał, jak jeszcze miał tą grupkę na Facebooku? Bo tak kojarzy, że on chyba sprzedawał takie coś, nie? To jest po prostu fan Gimpsona. Jasne, że tak. Tak. Liryczna chłosta zaraz leci.
na łeb. Nastała niezręczna cisza. Rozmowa się nie klei. No jeszcze hajsownicy, no, hajsownik, no, no, no. Gotowałeś jakieś atrakcje? Tak, jeszcze co jedno. Takiego? Dzisiaj coś ci ugotuję. A co takiego? Jak to masa? Co jest, co oni co zdanie piją? Burgery. Tak. Jest burger masterem, to co może gotować? Przez żołądek do serca. Nie wiem, wykaż się, daj popis, pokaż co potrafisz i walcz. Dosyć sztywna, ale jest randka, ale moim zdaniem wygląda na singla w jej oczach. To kiedy ostatni raz uprawiałeś seks? Około 2 miesięcy temu, myślę. No, mówiłeś, że 1,5 roku temu miałeś ostatni związek. To wtedy ostatni raz miałem dziewczynę. A to jakaś przelotna znajomość? Chłopak. Tak? Tak. Wygląda smakowicie. A tak, jak tak, pachnie? Tak, tak. Ładny tak, zapach. Tak. Aż tu czuję. Zna się na rzeczy. Okay. Dobra, to ja ci pomogę. W porządku, to jest akurat twój. Dobrze, dziękuję, mniejszy. Tak. Normalnie MasterChef. Jak to teraz zjeść? Nie wiem. Mi ciężko ugryźć. Na nim żadnym. Całą bułkę zjedzie do domu. Od Oskara. Wiesz co, na chwilkę zostawię i zaraz wrócę, okej? Okay? Dobrze, okej. Okay. Każdy ma los spisany, ale też może mieć jakiś wpływ na niego. Wydaje mi się, że nie mamy tutaj jakiegoś wspólnego języka, trochę się nudzę. Jej się już pieprzy teorga z teorią. Jest wybredna. W porządku, jestem. Czyli co? Nie jesteś w jej typie? Mhm. I dalej uchodzisz za księga. Mhm. Póki zejdzie zgodnie z planem. Burgery z ludzi, diabel? Żeby ci się wahadełko tylko przy niej nie wygięło, jedno wyciągnąłeś, drugie zostaw. W porządku. Tu widzę, są lakiery do paznokci, ale babcia też może malować. Myślę, takiego burgera to ja umiem zrobić jako totalny no-hand w kuchni. Powinienem bardziej zadziałać, wiesz, dostępność. A ja takiego jak totalny zero bezguście pieprzone kuchenne, takiego umiem zamówić na S. Próbować pracować? A nawet lepszego. Szczerze powiedziawszy, dla niej temat jest już i tak skończony, więc nie wiem, czy byłby sens tak ryzykować. Zobaczymy, jak no się weighing. W sumie kolor pasujący do babci. Co do pomadek i tego. Krótko o żonie. Co z farbą, nie? Standardowo. Babcia. I wszystko będzie na babcie. Na złość babci odmrożę sobie uszy. Oj, ta babcia. Po prostu graj swoją rolę, co daj, bo świetnie ci idzie. Okej. Idę. Czas na przesłuchanie. Nie daj się podejść. Oskar, mam parę pytań do ciebie. Już idę. Tylko pamiętaj, że to rzeczy babci. Nie plącz się w zeznaniach. W łazience znalazłam parę rzeczy. Mhm. Chciałam się ciebie o to zapytać. Okej. Tu widzę, są lakiery do paznokci. Mhm. To są twojej babci? Tak. Jak mówiłem. Na pewno? Tak, moja babcia jest dość młoda duchem, jak już mówiłam. Czyli babcia lubi się malować, tak? Bo tak. Tu są też pomadki. Mhm. Stara się, wiesz, dla swojego faceta. A ile babcia ma lat? Nie żyje 3 lata. Wpadł mi mały pomysł. Mianowicie możemy napić się brudzie. A sorry, pomyliło mi się, żartowałem. Więc wiedziałam, że sobie poradzi. Po pierniczku, serca. Tak. Dobra, to tak. Okej, proszę. Robi się miło, nawet jemu z ręki. To dziadko. Coś się drgnęło? Żebyś mi udowodnił, że jesteś singlem, pocałujesz mnie. W porządku. Okej. Okay. Okay. I znowu na 3, jak u cioci. Czoło też? Może być i czoło. Okay. Rozkręcił się chłopak pod koniec. Ale mad. Umiesz tańczyć? Można powiedzieć, że coś tam umiem. Ale chodziłem kiedyś na lekcji tańca towarzyskiego, a jednak to było około 3 lat to temu. To może jakiś pokażesz mi ruch? No właśnie, próbuję. A coś takiego? I potrafi kręcić taniec. Połamaniec. Na lekcjach tańca chyba nie uważał, bo sztywny jest, jakby kija połknął. No cóż, plus zachęci. Zaczujesz się troszkę lepiej? Tak, jest lepiej, ale już będę musiała uciekać. W porządku. Chyba się jej żadne spotkanie nie podobało. Dziękuję ci za spotkanie. Nie widzę, to raczej by była przyjaźniejsza relacja. Dla ciebie to lepiej. Chyba to cię nie martwi, a wręcz przeciwnie. To dziękuję za spotkanie. Pa, pa. I to byłoby na tyle. Jak wypadł zdaniem żony? Myślę, mało matek zwyzywałeś dziś, możesz na mojej nadrobić. Singielka uwierzy, że jest single. To się okaże. Na dwoje po streamie przyjdę. Oskar, co myślisz? Myślę, że to jest dość przyjazna dziewczyna. Zwłaszcza w ostatnim etapie tej randki. Oskar był bardzo sympatyczny. Widzimy się, ale widzą. Nie spełnił moich oczekiwań. Szukam raczej innego faceta. Chemii nie było, ale czy uwierzyła? Ja myślę, że uwierzyła.
Mamy tutaj takich sporo starodawnych rzeczy, więc myślę, że ją przekonałeś. Teraz wszystko witam, w rękach Klubar. Natalii. Singielka ma twardy orzech do zgryzienia. Za chwilę będzie musiała dokonać wyboru i ogłosić, oni miłości szukają w tym programie. Jest singlem. Czas na kolację finałową. Wszyscy zainteresowani tak. Stawili się w komplecie i w napięciu czekają na decyzję singielki. Hej. 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 Miło was widzieć. Jeszcze mam parę do was pytań. A ten znowu będzie gadał tak dziwnie? To może jeszcze raz każdy po kolei powie mi, dlaczego tym singlem jest. Może zaczniemy od Denisa? No to ja za bardzo nie mam nic do powiedzenia, bo bardziej lubię udowadniać w sprawach, a nie na słowach. Więc wszystko, co miałem do pokazania, to wszystko wczoraj pokazałem. Denisa właśnie te rzeczy tak jakby no, zdradziły, które znalazła. Dobra, to teraz Jędrzej. Dlaczego jesteś singlem? Ponieważ nie zarabiam tyle, żeby kobieta mogła sobie leżeć i pachnie. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Ja pierdzielę. Karoliek zdał na Goliborde 5 zł. Ty, a jak NP chłop szybkiego kloca musi strzelić to, co potem kamerzysta i laska idą do łazienki, żeby sprawdzić item i to w tym smrodzie nagrywają? No tak, ale wiesz, reżyser mówi, udawaj, że nie śmierdzi. Mamy, nie mamy czasu, musimy to nagrać i luj, nie? Czego jesteś singlem? Ponieważ wiesz, oni w końcu zgarniają 20 zł za cały dzień zdjęciowy. Zarabiam tyle, to muszą żeby się kobieta starać. Mogła sobie leżeć i pachnieć, więc muszę więcej czyli pracować. Za 24 godziny nagrywek. Będę miał tą jedyną. Bez jedzenia. Spotkanie z Jędrkiem na pewno będzie długo wspominała. Dobra, to może teraz Oskar, coś powiesz? Dlaczego jesteś singlem? No jeśli chodzi o mnie, to było chociaż widać po wystroju mieszkania, że mieszkam z babcią. Poza tym Tarot przepowiedział to, co było pokazane. Ale coś co później też sprawdzała, jak widziałaś. Oskar tak to rozegrał, że myślę, że ma spore szanse. A jak wam się podobała randka? Jesteście zadowoleni? Ja ze swojej randki jestem bardzo zadowolony. Bardzo uważam, że nam bardzo fajnie się gadało. Denis, no to jednak no taki, był taki zawstydzony, bym powiedziała. Tak poszłaś z domu, tak strzałeczka, nie? Uciekłaś, mówię, wystraszyłeś. Uciekłaś ten, jak ja kiedyś mamie, jak wracała z wywiadówki. On widać, że lubi się bawić po prostu, że mam balony. Czy nie można pomyśleć, że jest singlem, nie? No, można, no. A ty, Oskar? Okej, no jeśli chodzi o mnie, to po prostu powinna zdać się na intuicję. Mi się bardzo podobało. Chętnie poszedłbym na drugą randkę. I myślę, że to by mogło pomału przełamywać lody między nami. Powiedziała, że chemii jakoś nie czuła, ale no. Jako dobry znajomy. Co ty piszesz? No to z Jędrkiem chciała jak najszybciej. Ten Tarota, czekaj. No tak, to jego żona jest. Chyba. Z własnego doświadczenia wiem, że faceci nieźle ściemniają. Nowa Lenka? Nie, dziś już. Więc ciężko was rozgryźć. Ja obstawiam, że no ja liczę będzie... jednak, że Jędrek zostanie wybrany. To uważam, że singlem jest... Jak uważasz? Nie no, chyba trafi. Zastanów się poważnie. Chociaż ona wybierze tego Tarota chyba. Oskar. Niestety, pudło. Nie. Wróżbita Oskar to niezły czaruś. Zaczarował singielkę i wygrał grę. Grałem 3 no dzisiaj. No niestety nie udało. Last ending. W sumie to zmyliły mnie te obrazy z Maryją tak naprawdę, więc byłam pewna, że tam jest babcia i ta wróżba. Pierwszego odrzuciłam Jędrzeja, bo strasznie pajacował, nie postarał się wcale. Myślałem, że to będzie to, ale nie wyszło, że to będzie miłość. Ta jedyna. Czułam, że Denis kogoś ma, bo znalazłam parę tam rzeczy. Boże, jednak moja taktyka by była lepsza, nie? No ale fakt zradziła nas trochę te rzeczy. No cóż, to teraz Oskar muszę ciebie zaprosić. I oni nic nie dostają za udział w programie, rozumiesz? Gratuluję. Nic. Dziękujemy. Przykro mi. Uważam, że tym Tarotem bardzo dużo ugrałeś. Czułem, że po prostu nic między nami nie jest skrzyło, więc było to tym bardziej łatwe. Widzisz to, żeś narobiła. Ty co narobiłeś? Ty narobiła. No. Co żeś narobiła, nie? Łobuza spotkała, no i nie pokochała. Czarprys. No. I nic. No ale tak drugi raz. Przemyślę to jeszcze. Dobra. A tak, o, przysięgasz na paluszek? Tak. Dobra. No przemyśli, powiesz, że nie, no. Tyle. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę